Nowe samochody zawsze gwarantują nowe funkcje. Czasami to genialne ulepszenia, które ułatwiają życie. Innym razem te funkcje są tak irytujące, że masz ochotę wysiąść i wsiąść do autobusu. Przygotowałem listę najbardziej irytujących nowych trendów w samochodach, które naprawdę doprowadzają mnie do szału i opowiem wam, dlaczego należy je wymazać na zawsze. Jestem Matt Watson, a wy oglądacie Car Wow. Buy, sell, car, wow. Samochody z silnikami spalinowymi potrzebują korków wlewu paliwa, a samochody elektryczne potrzebują klapek do ładowania. Ale dlaczego muszą być tak duże? Wystarczy spojrzeć na rozmiar klapki ładowania w EQC. A ta w BMW iX jest jeszcze większa. Wygląda, jakby ktoś tutaj zamontował hamulec powietrzny samolotu. Nie ma ku temu żadnego powodu. Wtyczka ładowania ma mniej więcej taki sam rozmiar jak dysza do paliwa. Nie potrzebuje ogromnych drzwi. Audi ma dobry pomysł z Q8 e-tron. Port ładowania znajduje się za mniejszą klapką, która przesuwa się w dół po otwarciu. A po każdej stronie samochodu masz klapkę, aby ładowanie było tak proste, jak to tylko możliwe. Nadal nie jest to jednak idealne. Klapy otwierają się i zamykają za pomocą silnika elektrycznego, co jest kolejną rzeczą, która może się zepsuć, gdy samochód się zestarzeje. I to prowadzi do kolejnej kwestii. Dlaczego współczesne samochody są tak cholernie skomplikowane? Jeżeli chciałeś zmienić ustawienia tempomatu w starym BMW, był przycisk na kierownicy. Jeżeli chcesz to zrobić w nowym i7, musisz przejść przez mnóstwo menu na ekranie dotykowym. To irytujące i niektórzy producenci o tym wiedzą. Na przykład Hyundai właśnie zaktualizował nowego Tucsona, dodali mnóstwo przycisków do kontroli temperatury, które ułatwiają korzystanie z samochodu w czasie jazdy. Ale Volkswagen zrobił coś przeciwnego z nowym Amarokiem. Zrobił wielką sprawę z tego, że ten nowy pick-up ma kilka normalnych fizycznych przycisków. Zrobił nawet film przedstawiający pokrętło głośności, zanim faktycznie ujawnił samochód. Okazało się jednak, że sterowanie ogrzewaniem nadal znajduje się na ekranie. Dlaczego? Volkswagen, dlaczego? Ale jest jeszcze gorzej. Amarok to w zasadzie Ford Ranger. Dzielą to samo podwozie i podstawowy układ wnętrza. A to auto ma odpowiednie przyciski pod ekranem dotykowym. Volkswagen mógł więc ponownie wykorzystać je w Amaroku, ale mimo to poszedł naprzód i postanowił się ich pozbyć. Brak przycisków nie jest jedyną irytującą rzeczą w ekranach dotykowych. Wypierają one też tradycyjne zegary. Nie mam tu na myśli cyfrowych wyświetlaczy za kierownicą. Mogą być naprawdę przydatnym ulepszeniem, które pokazuje znacznie więcej informacji niż te analogowe. Ale niektóre samochody w ogóle nie mają wyświetlacza dla kierowcy. Zaczęło się od ogromnego centralnego wyświetlacza w Tesli Model 3. No ale gorączka pojedynczego ekranu rozprzestrzenia się. Mnóstwo samochodów Skody, Volkswagena i Cupry ma malutkie wyświetlacze dla kierowców. A Volvo wprost skopiowało Teslę w nowym X30. Dostajesz tylko jeden duży ekran na środku deski. A za kierownicą nie ma nawet wyświetlacza HUD. Oznacza to, że masz ten sam problem, co w Tesli. Skończy się na tym, że będziesz cały czas zerkać w bok w czasie jazdy, aby sprawdzić prędkość. Tak czy inaczej, bardzo podobają mi się nowe matrycowe reflektory LED od Audi. Mogą one automatycznie maskować część drogi przed tobą, aby nie oślepiać nadjeżdżających kierowców. Także podświetlać znaki drogowe, aby powstrzymać cię przed zjechaniem z pasa ruchu. Albo ostrzec, jeżeli przed tobą jest samochód. To naprawdę dobre, więc czemu to umieściłem na liście? Cóż, sprytne adaptacyjne reflektory nie wystarczyły Audi. Postanowili im dodać kilka sztuczek. Zaczęło się od świateł do jazdy dziennej w RS3. Pokazują one wzór flagi w szachownicę i wypisują RS3, gdy odblokowujesz samochód. A teraz zmodernizowany Q8 jest również wyposażony w konfigurowane światła do jazdy dziennej. Są dziwne, ale to nic w porównaniu z tym, co robią niektóre marki. Spójrz na Human Horizons Hi-Fi Z i Hi-Fi X. Mają ogromne pikselowe ekrany pod reflektorami, które mogą wyświetlać różnego rodzaju wzory. A to nie jest wszystko. Hi-Fi Z jest wyposażony w przewijane wyświetlacze na tylnych drzwiach, które możesz dostosować swoim tekstem. No ale co się stanie, jeżeli ktoś w ciebie uderzy i rozbije wyświetlacz? No, nie możesz wymienić żarówki jak w starym samochodzie. Będziesz musiał kupić całą jednostkę.
i założę się, że zdobycie tych części, a następnie ich zamontowanie, będzie kosztować absolutną fortunę. Więc podoba mi się ta funkcjonalność, myślę, że jest to całkiem fajna, ale myślę też, że może to być ogromny ból w przyszłości, gdy samochód się zestarzeje. Przeżywamy największą transformację w historii motoryzacji. Spalinówki odchodzą, a wchodzi energia elektryczna. Zanim jednak paliwa kopalne zostaną na dobre zakazane, producenci samochodów powinni jak najlepiej wykorzystać swoje silniki spalinowe. Nie powinni ich tłumić restrykcyjnymi układami wydechowymi. I nie mówię tu o soft limiterach. Mówię o faktycznych dźwiękach wydawanych przez silniki. Słynne jest to, że BMW nie używa soft limiterów w swoich M-kach. No ale nadal są one ograniczone w kwestii dźwięku. Posłuchaj tego, a zobaczysz, co mam na myśli. Aby być uczciwym, niektórzy producenci nie podążają za tym trendem. Na szczęście nowa Corvette Z06 ma jeden z najlepiej brzmiących V8. Być może Niemcy powinni wziąć przykład z USA. Projektanci samochodów uwielbiają masywne koła. Klienci kochają wygląd masywnych kół. Ale dlaczego duże koła nie są standardowym wyposażeniem większości samochodów? To dlatego, że producenci chcą, abyś zapłacił więcej, aby uzyskać lepiej wyglądające felgi. Oczywiście to tak, jakby celowo sprawiali, że samochód wygląda źle na standardowych kołach, aby zmusić cię do zapłacenia. Weźmy na przykład BMW X1. On ma w standardzie 17. Wyglądają śmiesznie, bo kształt samochodu nie został zaprojektowany z myślą o małych kołach. Wygląda o wiele lepiej na największych 20-kach, no ale te kosztują z 8 tysięcy w wersji X-Line ze średniej półki. Podobnie jak w przypadku nowego Mercedesa klasy E, standardowo ma 17. Przynajmniej w Wielkiej Brytanii zaczyna się od 18, to dobrze. No ale nadal wyglądają na zbyt małe w porównaniu z największymi kołami, jakie możesz kupić. Słyszeliście o fałszywych wlotach i fałszywych wydechach wmontowanych w samochodach? Cóż, oto coś, czego nigdy nie sądziłem, że zobaczę. MG sprzedaje samochody z fałszywymi zaciskami hamulcowymi. Tak wyglądają koła i hamulce w normalnej czwórce MG. A tak wyglądają w szybszej wersji X-Power. Okej, więc hamulce nie są całkowicie fałszywe. Ale te jaskrawo-pomarańczowe zaciski są w rzeczywistości tylko metalowymi osłonami, które ukrywają zwykłe zaciski. Trzeba przyznać, że osłony hamulców służą pewnemu celowi w niektórych przypadkach, ale nie w samochodach drogowych. Wyobraź sobie, że motocykle MotoGP używają osłon hamulców, aby utrzymać ciepło karbonowej tarczy w niskich temperaturach. To pomaga szybciej zwalniać na zakrętach. Ale MG4 nie potrzebuje tego u siebie. Osłony na MG X-Power są wyłącznie na pokaz. Aby było jasne, MG w rzeczywistości ulepszyło hamulce pod tymi osłonami w stosunku do standardowego układu. No ale to nie usprawiedliwia faktu, że te metalowe płyty wyglądają jak coś z Wish.com. Audi RS3, Mercedes AMG A45S i Volkswagen Golfer to samochody dostępne obecnie w sprzedaży, które mają napęd na 4 koła ze specjalnie wbudowanym trybem driftu. Wszystkie te samochody są wyposażone w specjalny tylny mechanizm różnicowy i mają specjalny tryb jazdy. Został zaprojektowany tak, aby ułatwić jazdę bokiem. Istnieje jednak problem, gdzie zamierzasz skorzystać z tych trybów. Nie możesz ich używać na drodze. I zostaniesz wyrzucony z większości publicznych torów, jeżeli spróbujesz driftować na zakrętach. Nawet jeżeli masz mnóstwo prywatnego terenu do jazdy. Te samochody nie driftują jak zwykłe samochody z napędem na tylne koła. Wszystkie mogą wykonywać poślizgi na 4 kołach, które palą wszystkie opony. Ale okej, to są samochody hot hatch, więc spoko. Niektóre ich funkcje mogą być trochę głupie. Ale co powiesz na Kia EV6 GT? To poważny elektryczny samochód rodzinny, ale ma 585 koni i tryb driftu. Dla kogo jest to przeznaczone? Tryb driftu nie działał nawet tak dobrze. Kiedy go wypróbowałem, przednie koło obracało się jak szalone i wypełniało kabinę mnóstwem dymu. Tak czy inaczej, Kia EV6 prowadzi mnie do kolejnego problemu z wieloma nowoczesnymi samochodami. Nie wierzę, że to mówię. Są zbyt szybkie.
Nie mam na myśli hipersamochodów, one powinny być szybkie. Uwielbiam fakt, że Bugatti Chiron Supersport może rozpędzić się do 400 na godzinę lekko. A McMurtry Sparrowling może rozpędzić się do setki w 1,4 sekundy. Ale czy zwykły rodzinny samochód jak Kia EV6 musi mieć 585 koni? Czy w 1/4 mili musi być szybsze niż Lamborghini Aventador SVJ? I być w stanie rozpędzić się do setki w mniej niż 4 sekundy? No oczywiście, że nie. I Kia nie jest jedynym producentem samochodów, który to robi. MG 4X Power o mocy 435 koni, o których wspomniałem wcześniej, kosztuje mniej niż 150 tysięcy, a i tak udało mu się wystartować szybciej niż Nissan R35 GT-R. Jest prawie tak samo szybkie jak BMW M2 na ćwierć mili. To samo dotyczy elektrycznego smarta Brabus Hashtag One. Ma 428 koni, no ale na ćwierć mili da radę 800-konnemu Dodge'owi Challengerowi i BMW M3 Touring. A chińska marka BYD właśnie wprowadziła na rynek 530-konną wersję swojego rodzinnego samochodu Seal, który kosztuje jakieś 200 tysięcy. Tego rodzaju osiągi nigdy nie były tak dostępne i myślę, że dla niektórych kierowców może to być za wiele. Czy kiedykolwiek zrobiłeś sobie selfie w samochodzie? Być może. Czy kiedykolwiek chciałeś mieć samochód z wbudowanym aparatem do selfie? Pewnie nie. Mercedes uznał, że to świetny pomysł, bo właśnie umieścił dedykowany aparat do selfie w nowej klasie E. To wszystko jest częścią superekranu w systemie infotainment, który jest stanowaną wersją szalonego hiperekranu, który macie w EQS-ie. Oprócz kamery ma też aplikacje takie jak Zoom, dzięki czemu możesz prowadzić spotkania w samochodzie. Dlaczego? Nie możesz tego używać w czasie jazdy z oczywistych powodów. A skoro i tak musisz zatrzymać samochód, to równie dobrze możesz to robić przez telefon. Ale to nie jest jedyny nowy samochód z wbudowanym aparatem do selfie. Jest też BMW i5. Dlaczego? Kto będzie korzystał z tych funkcji? To tylko zwiększa problemy i koszty. Producenci samochodów desperacko próbują się wyróżnić, więc sprawiają, że ich samochody wyglądają coraz bardziej skandalicznie. To dlatego w ostatnich latach grille BMW tak urosły. Tak wyglądała siódemka 5 lat temu, a tak wygląda teraz. To również powód, dla którego Mercedes opracowuje dziwne oświetlenie zewnętrzne. W międzyczasie Hyundai przeszedł na wersję Cyberpunk w swoich najnowszych modelach Ioniq, aby upewnić się, że nie pomylisz ich z żadną inną marką. A Kia zdecydowała się całkowicie zrezygnować z zakrzywień w EV9 i reszty nowych SUV-ów. Nawet nadkola są proste. Niektórzy pokochają te projekty, inni znienawidzą. Ale nie sądzę, aby którykolwiek z nich starzał się dobrze. Nie dlatego, że uważam, że wszystkie są brzydkie. Chodzi o to, że te projekty, które wyglądają inaczej tylko dlatego, żeby tak wyglądać, zwykle bardzo szybko wyglądają na przestarzałe. Czasami takie projekty wyznaczają ścieżkę, którą podążają inni, tak jak Lamborghini Countach spopularyzowało super samochody w takim kształcie. Albo Chris Bangle i BMW pokazali, że eleganckie samochody nie muszą wyglądać jak pudełka. No ale obecnie nikt nie chce robić żadnej z tych rzeczy. Producenci samochodów są zdeterminowani, aby wywrzeć duży wpływ, wymyślając na nowo swój język projektowania za każdym razem, gdy ujawniają nowy samochód. Czy te wszystkie dziko wyglądające samochody zostaną zapomniane za kilka lat? Dajcie znać, głosując w komentarzach. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o wszystkich tych rozwiązaniach, które w ostatnich latach testują producenci samochodów. A jeżeli chcecie więcej filmów, kliknijcie któreś z tych okienek albo to kółeczko. Tam czekają wszystkie filmy po polsku. Dzięki.